Rośnie zapotrzebowanie na gry symulujące uprawę roli. Widzimy to na przykładzie minigierek na Facebooku oraz ich popularności. Na rynku jednak nie ma zbyt wiele godnych polecenia tytułów, a jednym z nich jest Agra Simulator 2012. Zacznijmy zatem od grafiki. W ten symulator należy grać jak największych detalach. Wtedy otoczenie, maszyny i rola stają się żywe i przyjemne dla oka, co jednak bardzo nadwyręża nasz procesor i podzespoły. Dosyć nieumiejętnie napisany kod rekompensowany jest przez nie najgorsze jak na symulator efekty wizualne. Kiedy wyjedziemy traktorem z zabłoconego pola, powinniśmy go umyć. Inaczej dokładnie ślady po naszej jeździe zostaną na długi czas w garażu oraz na drodze. Szkoda, że nie zadbano o animację uszkodzeń albo efekty przyrody. Przecież wichury albo susze mogą, chociaż to delikatne określenie, znacząco wpłynąć na uprawę. Jednym z plusów tej symulacji jest ogromny wybór maszyn i narzędzi do nich. Jeśli ktoś, tak jak my, jest typowym nieszczuchem, ponad połowa z tych rzeczy brzmi dla niego jak określenie refuj grota, prawy fokasz odpryska bestan i zapieskuj. Dla kogoś, kto nigdy nie był na jachcie. Przydałby się tutaj jakiś samouczek, jakaś instrukcja wewnątrz gry. I do sterowania, i do tych samych czynności. Symulator autobusu, symulator pociągu czy tira, to wszystko mniej więcej jest nam znane i filozofia tego działania nie jest zawiła. Widzimy to w codziennym życiu, widzimy autobusy, wysiadamy do nich, wiemy jak działa jeżdżenie samochodem. Lecz uprawa roli, kolejność działań i dobór narzędzi może być czarną magią dla mieszczuchów, czyli na przykład dla nas. Możemy kupować spore tereny ziemi i je udoskonalać, poprawiać też stan naszych zagród, paszy, domostw i magazynów. W garażu, jeśli odpowiednio zarobimy, mogą się znaleźć niemal wszystkie maszyny i narzędzia do nich, które też w swoim czasie psują, a na maszyny należy tankować. Ciekawa jest też możliwość zatrudnienia pracowników. Możemy im dawać odpowiednie zadania do wykonania i wtedy na polu nie czujemy się już tacy samotni. Musimy też uważać na konkurencję. Sąsiedzi to też farmerzy i do tego wiedzący, że nawozi się pole po zaoraniu, a nie przed. Uprawę psuje nieczytelny wygląd menu i pasków zadań, jest nieintuicyjne. Strasznie długo przyszło nam się naszukać bez pomocy instrukcji, jak kupić obciążnik do traktoru, a jak zamontować orkę. Mimo monotonii wykonywania trywialnych zadań, jak właśnie oranie pola, co potrafi trwać nawet do paru godzin, jakimś sposobem się nie nudzimy. To jest wielki plus. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Jeszcze jeden filmik, a potem konkurs. Konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. O dużej wartości. Zapraszam na bloga po szczegóły.